Hejka, tu JJK, witam w kolejnym odcinku z gry Cats Goes Fishing. Moi kochani, przyszedł czas na to, żeby złowić Noctisa, więc czekamy na noc. I dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się w końcu wykonać tego questa. No i zobaczymy, co ciekawego nas dalej czeka. Oczywiście w dzisiejszym odcinku również wystąpi Farel, no bo jakżeby inaczej. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, aby w kolejnym odcinku również wystąpił Farel, no to musicie pod tym odcinkiem, jak zwykle standardowo, zostawić minimum 5000 łapek w górę. A teraz moi drodzy, nie przedłużamy, tylko lecimy łowić. Okej, kochani, a więc w dzisiejszym odcinku powitajcie Farela. Siemaneczko. Najlepszego wędkarza. Znowu będę musiał klikać, będzie mnie ręka bolała. I dzisiaj znowu zapolujemy na Noctisa, Pink Kissera, ale tym razem jeszcze mam jedną rybę do złowienia, która nazywa się Hugh. Tak jest. I też założymy upgrade'y na nową wędkę. Tak jest, oczywiście. Aktualnie mamy 3 razy gaucha. Mhm. I sprawdźmy, co jeszcze mamy na starej wędce. Gauch, stinker. A, to dzięki czemu nam ciągnie... Sinker. Sinker, scouting, improved crank oraz rising lure. No to są te takie najbardziej standardowe, które musimy mieć koniecznie. Dobra, ale sinker kosztuje 50 tysięcy na tą wędkę. My tylu nie mamy. Diving lure, tak? Potrzebujemy diving lura. Tak. Diving lure, improved crank, tak? Rising lure też chyba. Na pewno. A ja diving lure wziąłem. Tak. No to nieciekawie. No to nieciekawie. No to nieciekawie. Podobne nazwy. Rising lure, tak? 12 koła. Dobra. No i co? No niestety zostało nam 12 jeszcze tysięcy. A! Dobra, zaraz złowimy coś przekozackiego. Mam jeszcze naszą czapkę, która nam podwaja ości. Tak, ja robię od razu takie zagranie, że... No dobra, dobra, nie wiem. Serio? Czemu haczyk masz? Co tu się dzieje? Czemu zjedli tak... złotą rybkę, zjedli mi musztardę i czy ty się złapał? Nie miało być dwa razy... masz haczyk. No jejku, nie pomyślałem. Dobra, ile on kosztuje? Piątkę? 7200, to od razu go sprzedaję. Zawsze się przyda. No ale kupiłem haczyk za piątkę, to co to za profit? Żaden prawie, że... O mamo. A my nie mamy tutaj kranka. Właśnie, tutaj nie mamy jeszcze kranka. Dobra, wiesz co? Nieważne. Zróbmy to JJ-ka inaczej. Popłyniemy sobie na koniec mapy. No. I zapalujmy faktycznie na tego Kissera. Na Kissera, no bo dokładnie. Prawdopodobnie mamy dłuższą żyłkę. Sprawdźmy to. Okej, jesteśmy na końcu. Mamy galinę i na galinę. Wow! Wow! Ale czy ty widziałaś? Ciała! Ten rzut? Może teraz właśnie do tej rafy kolorowej, koralowego. Dlaczego? Nie. Dobra, ale sprawdzimy sobie, co tutaj jest. Ale mamy już zasięg, widzisz? No i fajnie. Nie, jest zaczep. Przypał. Jest przypał. Rafa koralowa jest przypałowa. Dobra. Bombę musisz też założyć. Tu jest chyba potrzebny będzie ten taki upgrade, który odhacza nam spławik. To też fakt. Dobra, zarzućmy sobie na początku bez niczego. Sprawdźmy. Czy w ogóle doleciało na rafę? Mi się wydaje, że jakiś sobie był to rzut. Nie! Nie no, tak to nie może być. W ogóle. Dobra, trzeba znaleźć jakiegoś bejcika na początek. Tylko, że na tej wysokości, na tych głębinach nic nie ma. Jest! Nie no! Co to za szalona ryba była? Nie wiem, ale na szczęście udało nam się z tego jakoś wyjść. Mamy taterkę, która jest zarzucona mega płasko. I czy tą żółtą teraz wyciągniemy? Czy ona dalej tu stoi na straży? No, na szczęście nie. Dalej. Ale dobra, Rafa, gdzie jest Rafa? No ominąłeś, bo za nisko rzuciłeś, musisz rzucić dalej. Ajajajajajaj. Jak dobra. Rzucisz właśnie dalej, to tam jest ta żółta ryba i trzeba ją najpierw wyłowić, dopiero wtedy można polować na Pink Kissera. Czyli ona jest takim bodyguardem. Tak. Pink Kisserów, dobra. Rakieta, jakiś... No, nie do końca był ten zrzut udany. Mogło być troszeczkę zobaczymy. Wyżej. No zobaczymy, dokładnie. O, widzisz? Dobra, dobra, czaiła się, ale jakoś chyba ominęliśmy. Czy znowu rzut za słaby? Dawaj Pink Kissera, kurczę! Mało brakowało, wiesz? No mało, jeszcze raz. Mało. Ale weź jeszcze zobacz, jaka jest droga do przebycia, że każda ryba może cię nadgryźć. A bym bombę założył i tą żółtą odstraszył... No spróbuj. No rzut chyba troszeczkę dalszy niż tam poprzedni. Dobra, dobra, udało się. Nice. I dawaj Pink Kissera, nie ma tutaj. Nie ma. Dalej, dalej, gdzie jest Pink Kisser? Czekaj, bo tu się może złapać wszystko. Dobra, dawaj Pink Kisser. Co za wredoty! Nie chcą się złapać. Powiem ci, jakbyśmy mieli tego stinkera i nową łódkę, znaczy sinkera, to byśmy podpłynęli, opuścili po prostu z pionu. No. Jakby się ładnie wyłowiło, no ale nas niestety nie mamy pieniędzy na nową łódkę. Jesteśmy biedni. Jeszcze raz spróbujmy. O, teraz rzut jest kozak. No. Teraz chyba nawet dosięgniesz tej żółtej ryby, która... Ale ją odstraszę bombą. Tak jest, ładnie. Do widzenia stąd. Dobrze, i teraz... Pink Kisser, Pink Kisser. Omijam, omijam, omijam. Nie, no. Na
Co ty za ryba? A my przypadkiem jej nie mieliśmy złapać? To nie jest Hugh? To jest Hugh? Nie, Hugh chyba z przodu miał jakieś takie bardziej... Czy nie? Nie. Ale patrzę na to, 16 koła? To ratunek nasz. Dziękuję. Dziękuję za taką rybkę. Dziękuję ci, że jesteś taka droga. Tak. Wspaniale. Zobaczmy teraz sobie. Trzeba było tutaj... zarzucić jaką baitę na Pink Kissera. Nie, mogli mi ją obgryźć jeszcze, byśmy mieli razy 4. To? Czy nie, tak. Razy 2. Chodź tu, chodź tu. Dawaj, 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 młoda. No, nie ma pustych przebiegów tutaj. Dawaj, 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 bo trzeba coś wyłowić. Taka do połowy złota, nie? Nie! No w sumie... się rzuciła na nią. Wariatka! Dobra, tym razem nam jakoś wyjdzie. Mamy baita tego większego? O, dobra. Nie, no zielona się jak! Zielony się złapał! Ojeju. Zielony, my nie chcieliśmy zielonego. Ale co to w ogóle jest za rybka? Sprawdźmy, niech ją może zjedzą jeszcze, co? A niech zjedzą, bo... A może to jest Hugh? Nie, to chyba nie jest Hugh, nie? Nie wiem. A jak zjedzą i będzie Hugh? Dobra, wyciągnijmy ją. Będzie przypał straszny. Celat za 13 tysięcy. Podoba mi się ta rafa. Kolarowa. Co to za rzut? Taki. Lewą ręką. O! Rozdymka. Znaczy, w sumie rozdymka, dlaczego nie? Chodź. No. No, ale złapałeś trzecią teraz. Jak jej nie złapiesz, to już jest, dobra. No chyba tak, zobacz, teraz poszło. Rzut trochę płaski, pod wiatr, wiesz o co chodzi, ale. Ale w wodę wszedł idealnie. Tak. Żadnej rybki nie spłoszył. Tak było. Dobra. O, dobra. Nie, 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 idź mi stąd. Dawaj. Ciężko, ty. Co to jest za ryba? Nie wiem, jakie ma oczy czarne. Ale daj zjeść ją. Myślisz? No daj ją zjeść. Jak to będzie Hugh? A jak to będzie... Nie, dobra, nie, nie dawaj. Jak to będzie Hugh? To jest chyba Hugh. Ona tylko jedyna taka była na tej rafie. Nie, muszę zobaczyć jak ten Hugh wygląda, czy on w ogóle jest smolczy. I no, za 12 tysięcy znowu. Jesteśmy już 20 tysięcy. Jak ten Hugh wygląda? Taki dziwny, to jest taki grzywą. Zielony, duży mi się wydaje. Duży, o! Kasper, tego są... Kaspera gdzieś... 80 tysięcy ten Kasper kosztuje? Teraz średnio. Rafa koralowa jest nasza, mówię ci. Mówisz? Co? Dobrze, doleciało. O, widzisz? I do widzenia, pani. Dobra. Rekin młot. Rekin młot to był. Ale fajnie. To nie to? To był... Hugh? Jest! Jest! Nie! Dlaczemu? No teraz to już daję ją całkiem obgryźć. Dlaczemu mi ją zjedliście? Kurczę. Pink. Jest, chodź tu! Zjedz to! Najgorzej. Dobra, wyciągamy go. No wiem, tak, że wiemy, no. 4,9. Dawaj na Pink Kissera zarzucaj. Okej, okay. Kolejna próba na Pink Kissera. Co tam w ogóle jest w tle? Jakaś wyrzutnia rakiet? Schodki? Jakieś rakieta? Silosy, nie wiem co to. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, jaki macie pomysł, co tam może być w tle. Jestem ciekaw, czy jak grę ukończymy się dowiemy, co tam było w tle, bo to dopiero na ostatnim etapie jest w sumie. Wolę, żebyś nie uderzył o dno. Dobra, i teraz Pinkiser. Jest! Tylko teraz żeby nikt nie nadgryzł, proszę! Żadny głupi rekin, ale żadna... Ale ma śliczny kolor, nie? Głupia rybka, no, taki różowo-czerwony. Taki... Nie, to jest taki intensywny różowy. Taki intensywny róż. Uważaj, uważaj rekin. Jest! Udało się! Pięknie, płyniemy... Łapka w górę za to. Teraz do brzegu płyniemy i sprawdzimy, czy można włączyć noc. Okej, jesteśmy przy brzegu, sprzedajemy wszystko, 57 tysięcy, nowy nice. Quest, Penny Finn! Penny Finn, Penny jak z Brawl Stars. Tak, Penny, Finn. Coś takiego. Też z grzywą jakąś. No, czy... takie dziwne rybki. Dobra. Hugh i Penny Finn. No spróbujmy. Wiesz co, mogliśmy kupić od razu tego upgrade'a, który ciągnie nas na dno. Czy na rafie kolorowej? Czy tam jest może ta ryba? Widziałeś może coś takiego? Nie, nie? To są właśnie tylko te się rozglądam, kisy. Wiesz? I tu już tam te dwie ryby złapaliśmy. No zieloną też złapaliśmy. Był też Nemo. Dobra. Super. Płyniemy, szukamy. O nie, 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 mam go. Mam go! Dziękuję panu. Dobra, 10 koła drogą nie chodzi. Ja tylko chciałem po prostu sprawdzić, co się dzieje pod wodą, a tutaj. O, to jest chyba ta zielona ryba. Chodź. Tak, tak. Nie złapiesz tego na to. A skąd wiesz, może taka głupiutka jest? Tak, na pewno. A ty dałbyś się złapać na haczyk, na kukurydzę? Na kukurydzę dałbyś się złapać? Na popcorn. Na popcorn. Na kukurydzę nie. Na popcorn to wiem. Jest to. Chodź.
Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Nie, ale tak, one tak mocno ciągną. Co tu się dzieje? Uważaj, bo pęknie ci. Przecież ja ostrożny jestem. Tak, widzę właśnie, jak jest cały czas czerwona linka. Dobra, wyciągniesz ją. O co tu chodziło przez chwilę? Kolejny kwestik. Dzisiaj jakoś szybko idzie, nie? To jest w ostatnim odcinku. No. Dawaj, 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 dawaj. Jak to karbit jakiś. O matka, jakimi jesteśmy wędkarzami, to jest hit. Nie wiemy, jak wyglądają te ryby. Nie mamy kompletnie pojęcia o tej gierce. O lol, to ja już nie wiem, co to może być. Okej, dobiliśmy do brzegu i stwierdziliśmy, że trzeba kupić upgrade, ale sprzedajmy na początku wszystkie rybki. No, proficik jako tako. Słaby, ale dobra. Dobra, i kupmy... 50 tysięcy kosztuje ten sinker. No nie. I znowu goli w ryj. Okej, okay, załóżmy bombę. To je odstraszy, to je odstraszy. Nie ma innej opcji. Do widzenia, do widzenia, do widzenia. Ja chciałem zejść niżej. O, po to o, chciałem zejść. To. Jeszcze tego nie wyłowiliśmy nigdy. Okej. Okay. Ale to ciągnie na dół, co? Tak, to jest taka dziwna ryba. Wygląda jak... Co jest? Co jest? Ciemno, nic nie widać, nawet żyłki. Dobra, odpuściłem. Poczekajmy, zobaczymy, co się stanie. Dobra, zerwałaś. Dobra. Szukamy kolejnych rybek. Do widzenia. Do widzenia. Ta zielona też nie. Do widzenia. Ta też nie. Co ona tak głęboko robi w ogóle? Do widzenia, powiedziałem państwu. Wow. Co to jest? Nie wiem, ale piorun uderzył od razu. Nie! Nie no. Dobra, chociaż w sumie tego chyba nie mam w questach, nie? Ale będzie burza chyba. Bo złowiłem taką rybkę, chyba jest noc i będzie burza. Jest noc, możemy złapać Noctisa. Pięknie, dobra. Nightfish taki, tak? Ale mamy tym razem z tego stinkera i będzie nas ciągnął na dno bezpośrednio, bez zarzucania nie wiadomo jak daleko. I będziemy bulbfisha sobie łowili. Co to? Okulary! Wow! Czapka z bateriami. Wow! Dwie zdążymy złapić. Nie, nie da się. Jak? Nie jak tak. To jest chyba coś z latarką związane, no. Battery life of the light bulb is great increase. Aha, po prostu dłużej będą. Nie, wolimy naszą czapeczkę. Ale możesz tamtą złowić też. Łowię teraz kolejną, tak? Spokojnie. Tak. Dobra, zobaczmy, na czym on będzie polegał. Z piórkami? Mi się wydaje, że coś lżejszy, spławik, coś takiego. Quest fish are colored red on the radar. A, na radarze są. Aha, questowe te. Czyli, że od razu pokazuje ci, jakie ryby. Czy ty widzisz, ile kosztuje? 64! Bierzemy to? Nie no, ja biorę tego, nie. 64 dodajemy sobie do salda, tak? Dobrze? No tak. Medium, dobra. Dawaj. Zrobimy dobra. To. Nie wziąłem latarki, nie przedłużyłem. Dobra. Zrobimy to, czy nie zrobimy tego? Musimy! Jest! Jest! Ale teraz Boże, żeby on się nie zerwał! Boże, żeby on się nie zerwał. Nie no! Damy radę, to? Spokojnie. Na miękko idzie. Na miękko właśnie widzę. Ja dziękuję! 300 kilometrów stąd. Ile on tej linki ściąga? Ja płynę łódką już do brzegu, wiesz, powoli. Już prawie, już prawie. Już mnie tak ręka boli, dobra. Łódką. O nie. Wow! Ja cię nie bierze. Glonojad. Ale duże ryby tutaj są, kozak. W ogóle gdzie on płynie? On jeszcze szybko pływa. Ja dziękuję! 1 kilometrów stąd już jesteśmy w ogóle. Nie! Żartujecie sobie, że. Czy wy sobie żartujecie, że ja nie mam latarki teraz? Czy ja mam na czuja teraz łapać? To jest niemożliwe, że go złapał na czujka. Jak ja go tak co złapię. Jak ja go tak złapię, to jest mistrzostwo świata. Tylko na słuch lecę, nie? Nic nie widzę. JJ, uda się czy nie? Trzymam kciuki i zaraz mi stanie serce. Dajcie jakiegoś pioruna jeszcze, bo nic nie widzę. Jest. Ja nie wierzę, co tu się wydarzyło. 250 właśnie. Koła na ślepo? LOL. I odblokowaliśmy radar. To o czym rozmawialiśmy. Tak mamy jest. 380 koła pitosu. I mamy
mamy nowego questa. Łap jedną mogę. No to przez nogę i chyba mogę, nie? Sprawdźmy, co my tu mamy. Mamy minimapę. Właśnie, czemu tego sonaru jeszcze nigdy nie odpaliliśmy? Zobacz, widzimy, gdzie są rybki jakie. A no właśnie, jest kozak. Widzę. Ja tu nic nie widzę. Najlepsza mapa ever. Idziemy na dno, kolejna, powiedziałem. Kolejna, żarduwa. Nie, idziemy na dno, zobaczmy, co się dzieje. Omijaj. Ojeju, jak to szybko idzie w dół. Wow. Chyba ta moga jest. Ta moga, to moga jest, no. Jest odstraszana. Ona się boi światła, więc mogę możemy złapać bez światła. Czapka! Bierzemy go, nie? Kurczę, haczyk. Za pięć koła. Za ryba. Nie mam pojęcia, jaka jest zlagowana. Mamy czapeczkę. Trzecia czapka, tak, w tym odcinku? No ciekawy jestem tej czapki. Jakiś upgrade do wędki jest po prostu za darmo. Musimy sobie jeszcze doczytać, o co dokładnie chodzi. Okej, więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. No trochę się namęczyliśmy, ale w końcu udało nam się złapać Noctisa i wykonać questa. Ja jestem bardzo z nas dumna. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku uda nam się złowić mogę. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie, aby kolejny odcinek się pojawił, to zostawcie łapkę w górę. 5000 łapek w górę i wjeżdża kolejny odcinek z gry Cats Goes Fishing. A na dzisiaj już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!